Witam Państwa, program Republika po południu i pierwszy gość naszego programu, dr Adam Buława, historyk wojskowości. Witam serdecznie. Witam uprzejmie. Przypomnimy dzisiaj pewne wydarzenie z kalendarium historycznego XX wieku, takie trochę mniej znane w tej chwili, bo związane tak naprawdę z korzeniami historii PRL, czyli bitwa pod Budziszynem. Jak mawiał nieżyjący już profesor Paweł Wieczorkiewicz, jak można na kilka dni przed końcem wojny odnieść jedną z największych klęsk historii oręża polskiego? Powiedzielibyśmy, że trzeba byłoby być i takim kimś był generał Karol Świerczewski. Walter, który się kulą nie kłaniał. Nie kłaniał, późniejszy bohater, heros w PRL-u. Stawiano mu pomniki, pisano o nim powieści, kręcono filmy. A był to tak naprawdę rzeźnik spod Budziszyna. Był to człowiek, który doprowadził do niesamowitej hekatomby. Pamiętajmy, już wydawać by się mogło, że Trzecia Rzesza się kończy, że Trzecia Rzesza ledwo zipie, że już niedługo padnie Berlin. No a tutaj okazuje się, że mając przewagę znaczącą, bo pamiętajmy, że Druga Armia Wojska Polskiego ma 90 tysięcy, jeszcze współdziała z Armią Sowiecką, z częścią Armii Gwardyjskiej. Tam było 110 tysięcy łącznie, z czego 90 tysięcy Polaków. 50 tysięcy po stronie przeciwnej z tej grupy Armii Środek w różnych formacjach, ale to jest, trzeba podkreślić, że były tam, w pewnym momencie włączyły się już doborowe jednostki. Pancerna desantowa Hermann Göring, były tam dywizje pancerne. To byli naprawdę żołnierze okrzepli w bojach. No i przede wszystkim dowodzeni zdecydowanie lepiej niż Druga Armia Wojska Polskiego. Właśnie tak. Natomiast co charakterystyczne, no generał Świerczewski miał tutaj odbyć swój chrzest bojowy jako dowódca właśnie Drugiej Armii Wojska Polskiego. Mimo tego, że wiedziano o jego wpadce w 1941 roku pod Wiaźmą, gdzie dywizja jego dowodzona została właściwie wycięta prawie w pień. On tam został wtedy odsunięty, wysłany na szkolenie i miał do wykonania zadanie już w przyszłości. Najpierw jako zastępca dowódcy pierwszej Armii Wojska Polskiego, no a potem stanął na czele właśnie drugiej armii. W jakich dniach, przypomnijmy, rozgrywała się ta bitwa? Ile czasu to trwało? Jakie były liczbowe zestawienia strat? Bo jeśli chodzi o siły, no to już wiemy. To jest 16 kwietnia do 28-30 kwietnia. Jeżeli chodzi o straty, no tutaj podaje się, że do 5 tysięcy poległych, 3 tysiące zaginionych, więc de facto byśmy stwierdzili łącznie 8 tysięcy. Większość z nich też było. Tak, i około 10 tysięcy rannych po stronie niemieckiej 1600, ale jeszcze raz powtórzmy, 90 tysięcy polskich żołnierzy walczyło z 50 tysiącami żołnierzy niemieckich. No i właśnie, to jest przypadek niezwykły. Wydawało się, że to morale strony przeciwnej już jest na tyle słabe, że powinno pójść jak z płatka, że ten plan osłony tutaj lewego skrzydła właśnie sił sowieckich. Tam był ten wyścig o to, kto zdobędzie Berlin, tak? Czy Żukow, czy Koniew. Też cel był jasno postawiony. Wydawać by się mogło, że tego się nie da popsuć, o tak delikatnie. Tak się jednak stało. Kto walczył w Drugiej Armii Wojska Polskiego? Bo to też jest ciekawy temat. Pamiętajmy, że o ile Pierwsza Armia Wojska Polskiego, to bardzo często byli to ci, którzy nie zdążyli do Andersa. Ludzie, którzy wyszli z tej nieludzkiej ziemi. Natomiast do Drugiej Armii wcielano po pierwsze tych, którzy się rekrutowali z tak zwanej Polski Lubelskiej, ale na przykład byli to często ludzie z podziemia, którzy dostawali ofertę, no można powiedzieć, nie do nieprzyjęcia, tak? Albo Syberia, albo wstępujesz tutaj i walczysz. Czyli ludzie z powstańcy czasem, nawet warszawscy się zdarzało. I to niektórych skłaniało właśnie do takiej teorii spiskowej, być może, że to, co się z nimi stało i to, co zrobił generał Świerczewski, miało mieć głębszy zamysł. Chodziło o to, żeby ich
wytracić, tak? Bo oni źle rokowali, bo oni mogli być... Element niepewny. Dokładnie tak. Ten sam wątek takiego celowego wytracenia ludzi pojawia się też czasem na obrzeżach jakichś rozważań historycznych przy okazji bitwy pod Lenino. Ja mam swoją osobistą teorię, nie popartą oczywiście żadnymi badaniami historycznymi, że nie trzeba się tu doszukiwać jakichś wielkich spisków, że to było dość typowe działanie dla sowieckiego stylu prowadzenia wojny, gdzie bałagan zderzał się z niekompetencją. To jest jedna kwestia. Druga, mówimy o postaci właśnie generała Świerczewskiego, który po pierwsze nie miał doświadczenia w dowodzeniu tak dużym, prawda, związkiem bojowym. Po drugie, no, nadużywał, delikatnie mówiąc, alkoholu. Co w realiach ówczesnych, gdzie no, raczej za kołnierz nie wylewano, skoro on jakby przekraczał miał tą normę. Zatraconego alkoholika. Dokładnie, dokładnie tak. No to faktycznie tak też to musiało wyglądać. A że przy okazji przelana krew miała ten nowo zawiązany od jakiegoś czasu sojusz polsko-sowiecki przypieczętować, to tym lepiej mówiono w dowództwie sowieckim dla sprawy. Zatrzymajmy się na moment przy sylwetce owego Waltera, który się kulą nie kłaniał, bo mamy całkowicie sprzeczne obrazy tego człowieka, zachowane w źródłach, głównie mam tu na myśli literaturę pamiętnikarską, wspominkową. Z jednej strony właśnie próby stworzenia z niego faktycznie jakiegoś frontowca, dzielnego oficera, zdolnego do poprowadzenia własną osobą tyraliery piechoty do kontrataku, i z drugiej postać degenerata, który był już zdegenerowany przez właśnie nauk alkoholowy już na etapie Hiszpanii, czyli w końcu lat 30. A pamiętajmy, że on jeszcze się szybko związał właśnie z komunistami. Walczył w 20 roku... Nie po tej stronie. Tak, po tej stronie, która najechała. Oczywiście z wywiadem sowieckim również się związał. No a potem znany był z takiego no, nadzwyczaj wyrażanego w sposób spotęgowany okrucieństwa, jeśli chodzi na przykład o podejrzanych w czasie tej wojny domowej Hiszpanii, czy jeńców. Potem już na ziemiach polskich wobec AK-owców miał się zachowywać w sposób no, drastyczny. No i ten sposób dowodzenia tak naprawdę pozostał, tak? No i są też opisy, relacje, że również wobec własnych podkomendnych okazywał pełną brutalność. Brutalność to było to sowieckie dowodzenie, polegało na tym, że jak, że tak powiem, nie słuchasz, to dostajesz po twarzy. I to tak delikatnie mówiąc, tak to wyglądało. Tak było wymuszano posłuszeństwo. No i możemy się domyślać, jak to wyglądało. A jeszcze pamiętajmy, wśród tych przecież dowódców niższego szczebla też nie, orłów nie było. Mówimy właśnie o tym, co się działo. Bardzo często tutaj mówimy na przykład w czasie tej bitwy budziszyńskiej o zagładzie 9. Dywizji Piechoty. No to tam praktycznie nie zachowano żadnych środków ostrożności w czasie walk. Dano się kompletnie zaskoczyć. Tak to znaczna wyglądało. Część tej średniej i wyższej kadry oficerskiej to byli po prostu Rosjanie, Sowieci oddelegowani z Armii Czerwonej. O niektórych mówiono pełniącym obowiązki Polaków. Część z nich miała jakieś polskie korzenie, niektórzy nawet znali język polski, ale w przypadku wielu oni się dopiero zaczynali uczyć po polsku, byli czystej krwi Rosjanami. Dokładnie tak, ale tutaj no, to jest jeszcze charakterystyczne, co z postacią generała Świerczewskiego. Tam w pewnym momencie góra się jednak... dowiedziała, co się dzieje. Góra, czyli marszałek? Koniew, czyli tutaj właśnie kierownictwo sowieckie. Najpierw wysłano szefa sztabu, potem sam Koniew zaczął dowodzić. To też na pewno trochę chaosu wprowadziło, no ale jeszcze była odsiecz ze strony Sowietów. Udało się to, co tutaj się działo, zahamować w pewnym momencie. Co charakterystyczne, generał Świerczewski prawdopodobnie widział siebie w roli zdobywcy Drezna. No jednak Drezno to jest jedno z piękniejszych niemieckich miast i zawsze można było sobie taki wawrzyn... W każdym razie było do momentu zbombardowania. No ale można było taki wawrzyn do chwały sobie jakby wpiąć. Tymczasem okazuje się, że się tego nie udało. No i potem, o dziwo, generał Świerczewski wkrótce potem awansuje jeszcze na generała broni.
I starano się to wszystko zatuszować, przykryć. Zauważmy, że znaczna część jednostek Wojska Polskiego potem otrzymuje, jakby zwyciężyli. Mamy łużyckie, drezdeńskie, różne pułki, brygady. Starano się to przykryć w jakiś sposób. I zwłaszcza pokazać tą bitwę przegraną jako jednak zwycięstwo. Tak, znaczy niekiedy w historiografii mówi się pyrrusowe zwycięstwo, tak? No bo w końcu no jednak strona sowiecko-polska, no powiedzmy, efekt osiągnęła. Aczkolwiek no te straty były przerażające. Jeżeli powiemy, że ponad 1/4 wszystkich strat poniesionych właśnie przez te formacje satelickie Związku Sowieckiego, polskie, walczące na froncie wschodnim od 1943 do 1945 roku, to właśnie bitwa pod Budziszynem. Czyli te kilka dni tak naprawdę intensywnych walk. Dokładnie. No to więcej w jednej bitwie zginęło w czasie II wojny światowej polskich żołnierzy tylko w Powstaniu Warszawskim. A jeszcze przez dwa miesiące porównuje się czasami do bitwy pod Monte Cassino w porównywalnym okresie i tam zginęło 900. Więc widzimy jak to wygląda. Oczywiście no, nie ma co ukrywać, że przeciwnik no, jednak był o wiele silniejszy niż się to wydawało. Jakiś czas temu, wcześniej tam jedna z gwardyjskich armii sowieckich no, też miała z nim problemy. No ale tutaj już się wydawało, że na III Rzesza leży na łopatkach, tak? Że to właściwie rozłożony został czerwony dywan i, no, i tylko temu polskiemu generałowi zbierać, że tak powiem, owoce. Ale co charakterystyczne, on w pewnym momencie dyrektywy właśnie samego sowieckiego zwierzchnika złamał. Nic mu się, jak widać, nie stało, a nawet jeszcze perspektywy kariery. A no właśnie, jak potoczyła się, przypomnijmy, jak potoczyła się kariera generała Waltera, którego podobizna trafiła w końcu na banknoty nawet w PRL-u po wojnie. Skoro zostaje wiceministrem obrony narodowej, to wydawać by się mogło, że wszystko przed nim. No ale jest rok 47, jest ta właśnie inspekcja w Bieszczadach i tutaj, co ciekawe, w pewnym momencie pojawiła się teza o zamachu w obrębie samego obozu komunistycznego. Tam nawet oskarżano o nią samego Spychalskiego i Żemierskiego, że oni jakby uknuli tą całą akcję. Chodziło o to, żeby Świerczewskiego wyeliminować, bo on był zbyt groźny, zbyt niebezpieczny. Natomiast obecnie mówi się, że raczej był to przypadek. Akurat Sotnie UPA się tam zaczaiły. No i to, że akurat tak wysoki dygnitarz państwa komunistycznego padł ich ofiarą, no to mogli się tym tylko szczycić. Trzecia wersja tej historii, nie tyle uknuty zamach wyższych oficerów LWP na Świerczewskiego, co po prostu zemsta żołnierzy, oficerów jego osobistej ochrony, traktowanych wcześniej strasznie przez niego, którzy wykorzystali okazję, żeby w zamieszaniu bitewnym pozbyć się go. Pozbyć, aczkolwiek raczej obecnie zakłada się, że faktycznie przypadek, chociaż dziwne, prawda? Dziwne, bo jednak no, wiceminister komunistyczny pozwolił sobie na tego typu akcje bez jakiegoś większego wsparcia. Z drugiej strony może to też pasować do jego usposobienia. On taki po prostu był, lekceważył środki ostrożności, kulą się nie kłaniał i w końcu te kule go dosięgły. Dogoniły w odpowiednim miejscu. Pamiętam, przez PRL było swoiste takie muzeum tam pod Baligrodem stworzone w tym miejscu, gdzie on bardzo, bardzo malownicza zresztą część naszego Panie kraju. Panie redaktorze, w czasach, kiedy byłem dyrektorem Muzeum Wojska i jeszcze no, usuwano te pozostałości po generale, no bo pamiętamy, że w czasach komunistycznych była odrębna sala, gdzie jakby ten kult bohatera był podtrzymywany. No oczywiście już w naszych czasach, w naszej rzeczywistości ślad należało zatrzeć. Dziwna postać, na pewno nie nadająca się na cokoły pomników. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego studia. Dr Adam Buławek był moim i Państwa gościem, a już za chwilę w naszym studiu Michał Trześniewski i najważniejsze informacje z kraju i ze świata.